Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj przejazd prezentacją modelu lokomotywy ST43-14, epoka oczywiście 4A. Lokomotywa spalinowa typu 060DA. Jest to lokomotywa wykonana przez firmę, może tak oddalę na chwilkę, wykonana przez firmę Albert Model. Pokażę jeszcze, może tutaj spróbuję w ten sposób. Tak jak widzicie, 060015. Jest to lokomotywa wykonana tylko i wyłącznie na limitowana seria dla firmy PMR. Także jest to seria limitowana i tak jak widzicie, seria, która jest spatynowana. Nie jestem pewien, jakoś nie udało mi się dotrzeć do tej informacji, ale podejrzewam, że model został wykonany, spatynowany właśnie, jako już właśnie spatynowany. W tym sensie to jakby komentuję, że jest to model lokomotywy zarówno udźwiękowionej, jak i spatynowanej. No i właśnie na użytek, w sensie na prośbę, na zlecenie firmy PMR. Dlaczego pokazuję ten model? Model jest przepiękny, przepięknie prezentujecie na makiecie. Patynowanie jest, jeżeli to rzeczywiście jest patynowanie masowe, to jest po prostu przewspaniałe. Mam model Tilliga, ponieważ wiem, formy Albert Model przejęło od Tilliga. Mam model wydany przez Tilliga, to jest ST43-20, to jest też w miarę znany model. Chociaż opakowanie od tego modelu nie jest Tilliga, ale to jest produkcja właśnie Tilliga. I widać tam przede wszystkim, jak wygląda dokładnie taki sam model, z tym, że oczywiście w formie niespatynowanej. To może tak, ponieważ tak mówię o tym modelu Tilliga, a nic Wam nie pokazuje, więc może trochę pojawi się cienia, może trochę mój głos zniknie, ale postaram się szybko właśnie znaleźć tenże model, o którym w tej chwili sobie tutaj zaczynam mówić, a mianowicie tak, mam już przed sobą ST43-20. Mój przyjaciel tutaj właśnie z Bułgarii zdobył dla mnie ten model, nawet nie wiem, gdzie on go zdobył, ale już pokazuję szybko. Tak, to jest właśnie ten model, myślę, że pudełko znane. Karlsdorfer Eisenbahnges Landschaft, model praktycznie, a nie, przepraszam, tutaj bym skłamał, więc prostuję tą informację. Model jest ta sama forma, oczywiście niespatynowany, i model jest w innym tutaj w tym przypadku malowaniu. Jest to malowanie, to malowanie jaśniejsze, a więc jakby cofam tutaj, żeby ktoś mi nie zarzucił, że jakiś błąd popełniłem. Ponieważ tego modelu specjalnie prezentować nie będę, więc tak po prostu szybko pokazałem ten model. Z tego co wiem, to model jest już ten, który pokazywałem przed chwilą, czyli ST43-20, jest właśnie modelem również z dekoderem, ale z tego co wiem, tylko dekoderem jazdy. Natomiast ten tutaj właśnie jest z dekoderem dźwiękowym, więc włączam i pokazuję Wam przejazd składu. Generalnie celem pokazania tego modelu był przejazd składu z wagonami chłodniami na mojej makiecie. W tej chwili kręcę kilka ciekawych odcinków właśnie przejazdów, dlatego że generalnie na pewno też wielu z Was czeka na przejazdy, nie tylko na prezentacje suche, ale właśnie na zabawę na makiecie, więc stąd też pokazuję właśnie ten model, jak również chłodnie Tilliga, więc wszystko się kręci wokół firmy już starej, tak powiedzmy, doświadczonej firmy, więc chłodnie zarówno ryflowanych, tych ryflowanych jest więcej, i gładkie. Tych gładkich mam zaledwie dwie sztuki. Pokazywałem Wam te modele. Ten film jest uzupełnieniem prezentacji modeli tych wagonów chłodniczych, zwłaszcza tych wagonów, które w zeszłym roku firma Tilliga wydała jako Poznań Garbary. To mnie bardzo ucieszyło. Stąd też życzę Wam miłego oglądania i zajmijmy się w takim razie włączeniem dźwięków i zobaczeniem tego, jak lokomotywa porusza się na mojej makiecie. Więc życzę Wam dobrego oglądania, dziękuję za uwagę i zapraszam do kolejnych odcinków. Życzę Wam wszystkiego dobrego i do zobaczenia. Cześć!